Cześć, witam. Jesteśmy na polu na challenge. Byłem wtedy na tym Teksasie pokazać. Widzę, że i tutaj kolba się pokazała, bo byłem ciekawy, czy jest. Ale widzę, że jest, tak więc no, ta sama odmiana. Już widzę, że tutaj są dwie. Dwie. A powiedzcie, mówicie, że lepsza jedna. A jak wy robicie, żeby była jedna? Przecież to zależy wszystko od odmiany i od roku, a nie od tego, czy wy chcecie, żeby była jedna, czy żeby było dwie. Tutaj jest kukurydza akurat dużo wyższa. Mniej więcej tutaj będzie 2 metry. No, około 3 metrów. I widzę, że im dalej w głąb, tym jest wyższa. Tutaj jest 1,20 hektara. No i co? Raz, dwa. Tutaj jest jakby późniejsza faza, bo ta kukurydza, te kolby, one się dopiero wysuwają. Tutaj nawet nie ma jeszcze wiechy, dopiero ona gdzieś jest tutaj w tym liściu schowana. Ale na przykład na tamtym są. No i tam też jest i wyższa, więcej kolb. No się bardziej widoczne. Ale tutaj jest trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli będzie po 3 kolby w tym roku. No i to jest nieuniknione ze względu na niestety sprzyjające niestety warunki pogodowe i nie da się nic z tym zrobić. Jest tutaj tak samo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale czy będzie 4? Tego to na razie nikt nie wie. Mam nadzieję, że nie, bo 4 to może i za dużo. A poza tym na kiszonkę może być i 4. Myślę, że z 4 na pewno będzie lepiej jak z jednej dłużej. Chociaż ja tam nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, nie spędza mi to snu z powiek. Co będzie, to będzie. Kukurydza ładna. I tak się zapowiada rok po prostu, że kukurydza w tym roku będzie. Jeszcze przejdziemy, może wyjdę stąd. No ale tutaj, tak jak widać, już adęgo przestało po prostu działać, nie? Tylko, że to już nie zagraża praktycznie niczemu. Moim zdaniem już tutaj kukurydza sobie po prostu poradzi, zwłaszcza, że rok nie jest suchy i nie będzie kłopotów z tym, żeby ona sobie wodę znalazła. Tutaj złamała się jedna. No to co? No to się złamała. Jeszcze wejdę tutaj w końcówkę pola. Popatrzę. To jest inna odmiana, zupełnie nie moja kukurydza. Trzy kolby. No niestety. Albo stety. Rok na 3 kolby. Ale kukurydza ładna. Ładniejsza jak na tamtym polu jednak niż tutaj. A to dlatego, że tutaj poszło więcej po fermentu. Tam poszło... No tu kolejna złamana. Nie wiem, czy to wiatr, czy to wiesz, tu chodzi. Tam poszło 2 beczki na hektar, a tutaj poszło 5. Nie. 5? 3,33 beczki. Jakoś tak. Z tego, co pamiętam. Czyli trochę lepiej jednak. No i kukurydza tu jest ładniejsza. Tutaj za tym psem ona już zaczęła żółknąć i tak żółknie pewnego czasu, ale ogólnie wysokość jest na 3 metry. I jeszcze rośnie prawdopodobnie, chociaż mówią, że jak wiecha jest rzucona, to ona już nie rośnie. No ale zobaczymy. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami.